Witajcie moi drodzy, z tej strony Pan Anonim i witam się z Wami w kolejnym filmie i znów zostajemy w tematyce świąt, w tematyce prezentów, ponieważ dzisiejszy materiał, w związku z tym, że w momencie, kiedy ja to kręcę, zostało równo 10 dni do świąt, jeżeli Wy to zobaczycie, zostanie Wam tego czasu troszeczkę mniej, ale nie bez przyczyny, ponieważ dzisiejszy materiał będzie o takich prezentach na ostatnią chwilę. Prezentach, które macie pewność, że na pewno się spodobają, na pewno je dostaniecie i po prostu będzie to coś, co myślę, że każdemu, ale to każdemu powinno wpaść w gusta, tak więc myślę, że tutaj warto się z tym materiałem dobrze zapoznać. Ja już oczywiście nie przedłużam, bo wnioskuję, że skoro szukacie prezentu na ostatnią chwilę, to na pewno tego czasu nie macie za dużo i przejdę do sedna materiału, gdzie przedstawię Wam kilka moich pomysłów. Drodzy, punktem pierwszym na mojej liście będą oczywiście perfumy. I ja wiem, że materiał, który ukazał się w zeszłym tygodniu, był w 100% poświęcony tematyce perfum. To jednak uważam, że jest to na tyle, można powiedzieć, sprawdzony pomysł na prezent, że i dzisiaj też o nim wspomnę. Tak więc jeżeli szukacie oczywiście zapachu doskonałego na prezent, to ja Was odsyłam do mojego poprzedniego materiału, a ja skupię się dzisiaj może na tym, jak Wam to pokrótce opisać, dlaczego to jest dobry pomysł. Po pierwsze, myślę, że każdy z nas używa tutaj perfum, chociaż na TikToku przekonałem się, że nie każdy, ale to już mniejsza z tym. Natomiast każdy z nas używa perfum i myślę, że takie uzupełnienie zapasów zapachowych danej osobie będzie również świetnym pomysłem, bo niekoniecznie musimy kupić nową kompozycję, ale możemy też podpatrzeć, co kto takiego używa i to też będzie fajnym pomysłem, żeby komuś sprezentować zapach, który lubi, zapach, który ma, zapach, który jest takim jego signature scent, ponieważ nie będzie musiał inwestować w kolejny flakon. Co więcej, tutaj myślę, że ciekawym pomysłem będzie również zakupienie takiego zestawu prezentowego, o czym mówiłem Wam w zeszłym filmie. To jest fajny pomysł, jeżeli chcemy komuś dać coś więcej niż sam zapach, a często w tych zestawach prezentowych dla kobiet, bo dla mężczyzn zazwyczaj jest to żel pod prysznic, balsam do ciała, tudzież miniaturka danego zapachu, to dla kobiet fajne w tych zestawach jest to, że znajdziemy tam kosmetyki do makijażu, czy kosmetyki do pielęgnacji, które są jakby połączone z kolekcją tego zapachu, dlatego to warto mieć na uwadze. Myślę, że to jest świetny pomysł na prezent, ale też, jeżeli już nie macie pomysłu oczywiście, jaki to mógłby być zapach, to ja Was odsyłam do mojego poprzedniego materiału, gdzie znajdziecie zapachy w przedziale cenowym od 100 zł wzwyż i oczywiście do 100 zł, tak żeby każdy tam znalazł coś dla siebie. Ja Was tam odsyłam, ja oczywiście przechodzę dalej. Numerem 2 na mojej liście będą wszelkiego rodzaju takie sprawdzone akcesoria i dodatki typu szaliki, rękawiczki, czapki, portfele, paski, tego typu rzeczy. Wiem, jest to pomysł na prezent dość oklepany, ale jeżeli goni Wasz czas, to tak naprawdę warto postawić na takowe akcesoria, ponieważ zawsze gdzieś są sprawdzonym pomysłem. A wiem to stąd, że analizując gdzieś zasoby mojej szafy, w szczególności jeżeli chodzi o takie dodatki jak paski czy rękawiczki, to zdałem sobie sprawę, że większość z nich dostałem od kogoś. Także nie było tutaj takiej sytuacji, że rzeczywiście paski, które mam, paski, które posiadam, wiadomo, są to też paski z różnego rodzaju współprac, natomiast mówię o paskach takich, których nagle mam w szafie i wiem, że to są prezenty od kogoś, no to rzeczywiście zdałem sobie sprawę z tego, że chyba nigdy w swojej karierze sam sobie nie kupiłem paska, ani sam sobie nie kupiłem rękawiczek, bo większość produktów tego typu właśnie od kogoś dostałem. Także myślę, że tutaj też jest to fajnym pomysłem. To samo tyczy się szalików. Bodajże, żeby was nie oszukać, to kupiłem sobie chyba z 2 czy 3 szaliki na całą kolekcję szalików, które mam, także tego było dość sporo, a jednak większość z nich dostałem w prezencie, czy to na urodziny, czy to właśnie na święta. Tak więc myślę, że jest to również ciekawym pomysłem. Tutaj polecę Wam moje dwie marki, oczywiście jest to James Hawk, więc tutaj jeżeli chcecie skorzystać z mojego kodu rabatowego, myślę, że do świąt powinni się jeszcze z przesyłką wyrobić, to oczywiście kod i hasło rabatowe macie w opisie, tam macie też link do strony i możecie tam coś ciekawego znaleźć. I numer 2 to oczywiście Witchen. Tutaj Witchen bardzo lubi, jest to polska marka, która ma produkty polskiego pochodzenia, zresztą jedna z lepszych na rynku, tak więc jeżeli również chcecie coś ciekawego tam znaleźć, to link macie w opisie, tak więc ja Was zachęcam do zakupów i przechodzę oczywiście dalej. Przechodząc dalej, tutaj coś takiego dość nietypowego, ponieważ uważam, że również będzie to fajny pomysł na prezent, a mieści się to jeszcze w rydzach prezentu na ostatnią chwilę. Moi drodzy, mowa tutaj o wszelkiego rodzaju voucherach. Voucherach na różne usługi, na różne przeżycia, na różne ciekawe na przykład zabiegi. Uważam, że jest to świetny pomysł z tego względu, że goni nasz czas, a taki voucher tak naprawdę do zakupienia czegoś takiego zajmuje nie więcej niż 15 minut. I macie sporo różnych marek w centrach handlowych,
handlowych, czy są to na przykład, nie wiem, pomysł na prezent, wyjątkowy prezent, czy jakiś tam prezent doskonały. W każdym razie tego jest naprawdę sporo i tam po prostu przychodzicie, wybieracie określone przeżycie tudzież usługę, którą chcielibyście komuś podarować i uważam, że też będzie to trafionym pomysłem na prezent, jeżeli akurat komuś na przykład marzy się wizyta w spa, czy przejazd jakimś niezwykle sportowym samochodem, to myślę, że będzie tutaj to doskonałym pomysłem, a też jest to prezent stosunkowo mało czasochłonny i myślę, że jeżeli zajrzecie do galerii zanim, przed samymi świętami, no to i tak taki prezent dostaniecie, co więcej osoba ma rok na jego realizację, tak więc to jest bardzo duży okres czasu, myślę, że to również będzie takim sprawdzonym pomysłem na prezent, ale jeżeli nie mówimy o przeżyciach, tylko o czymś innym, to tutaj może być to voucher na jakąś ciekawą usługę, jeżeli Wam pozwalają na to na przykład zasoby finansowe, fajnym pomysłem, w szczególności dla stylowego mężczyzny będzie voucher na uszycie sobie koszuli na miarę, czy uszycie garnituru na miarę, to jest świetny pomysł na prezent. Uważam, że naprawdę można w ten sposób poszaleć i rzeczywiście dać coś naprawdę wyjątkowego. Co więcej, ta osoba sama sobie stworzy ten prezent, więc to już jest dodatkowa radość. Takie vouchery możecie nabyć przez internet, tudzież właśnie w butikach niektórych marek. Tak więc tutaj oczywiście pojawia się Wam lista marek, gdzie taki voucher możecie nabyć. Jeżeli mówimy o jeszcze takich dodatkowych, można powiedzieć, usługach albo produktach, które sami możemy stworzyć, no to tutaj Mo61 również posiada vouchery na stworzenie własnego zapachu. Tak więc jeżeli macie jakiegoś po prostu frika na punkcie perfum, któremu chcecie podarować jakiś wyjątkowy prezent, ale też nie macie za dużo czasu, no to ja myślę, że voucher na stworzenie własnego zapachu będzie również świetnym pomysłem. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak ten proces tworzenia zapachu wygląda, to oczywiście tutaj gdzieś wyświetli Wam się link do materiału, który przygotowałam wraz z Mo61, gdzie tworzyłem swój własny zapach, także tutaj jeszcze raz podkreślam, takie vouchery możecie nabyć w butikach. Butiki znajdują się w Warszawie oraz w Krakowie, tudzież przez stronę internetową i macie też na to bodajże około roku na realizację takiego vouchera. Tak więc to jest również, uważam, bardzo, ale to bardzo dobry pomysł na prezent. I takim może oklepanym prezentem, czymś na co wpadlibyście sami, ale uważam, że wciąż świetnym i wciąż takim, który możemy zrealizować w ostatniej chwili, będzie oczywiście biżuteria. Biżuteria, czyli rzecz, która z reguły większość kobiet ją uwielbia, kocha, a mężczyźni też coraz bardziej się do niej przekonują i taką biżuterię noszą. Także myślę, że tutaj też będzie to udanym pomysłem na prezent, a tak naprawdę nie oszukując się, żeby znaleźć fajny element biżuteryjny, to tutaj wystarczy po prostu gdzieś wyjść do sklepu, nawet w dzień Wigilii, czego raz byłem świadkiem, i rozejrzeć się za czymś naprawdę fajnym, bo rzeczywiście sklepy typu Apart, Jest czy WKrug mają naprawdę zasobną ofertę różnego rodzaju biżuterii w różnych przedziałach cenowych, tak więc jeżeli chcecie kupić coś za kilka tysięcy albo coś za kilkanaście złotych, no to bez problemu w takich sklepach coś na prezent znajdziecie i też będzie to doskonały prezent na ostatnią chwilę. Co więcej, będzie on już od razu spakowany, tak więc jeżeli naprawdę się spieszycie, naprawdę nie macie czasu, to taki prezent już zazwyczaj jest pięknie zapakowany, że wystarczy go ułożyć pod choinką i na pewno osoba, która zostanie nim obdarowana, bardzo, ale to bardzo się z niego ucieszy. Załamię taki temat tabu, ponieważ kiedyś usłyszałem stwierdzenie, że danie komuś na prezent kosmetyków będzie swego rodzaju nietaktem. Uważam to za totalny błąd z tego względu, że uważam, że kosmetyki są świetnym pomysłem na prezent, a tym bardziej różne kosmetyczne zestawy, tym bardziej takie zestawy prezentowe. Jeżeli ktoś chce przetestować jakąś nową linię kosmetyków, marki selektywne, nie wiem, po prostu skończył mu się jakiś produkt, tak jak w przypadku zapachu, a Wy pod choinkę ten produkt tej osobie kupicie, to uważam, że to jest świetny pomysł na prezent, ponieważ po pierwsze, ta osoba oszczędza w jakiś sposób swoje pieniądze, bo dostaje to w prezencie, dodatkowo może przetestować nowy, fajny produkt, jeżeli rzeczywiście wybierzecie coś z szerokiej gamy produktów, które mamy dostępne w perfumeriach czy drogeriach. Uważam, że to jest naprawdę świetny pomysł. Kremy mają to do siebie, że niestety się kończą i co chwilę musimy je uzupełniać. Jeżeli dostaniemy coś pod choinkę, no to jeden miesiąc uzupełniania nam odchodzi, czyli też to jest fajny prezent. Oczywiście tutaj, wiadomo, kosmetyki są w jakiś sposób kwestią indywidualną i kupienie komuś czegoś, że jeżeli znacie jego preferencje, ma wrażliwą skórę, to są też różne rodzaje cery, to wiadomo, jest to w jakiś sposób problematyczne. Ale jeżeli na przykład kupicie komuś krem pod oczy, który jest do każdego rodzaju skóry, to problem jakby sam zanika. A jeżeli wiecie, znacie, jaka ta osoba kosmetyków używa, to również prezentowanie kosmetyków pod choinkę, które ta osoba już używa, które gdzieś tam podejrzeliście w szafce z kosmetykami, one pojawiły się nagle pod choinką, myślę, że będzie naprawdę prezentem doskonałym, no bo tutaj rzeczywiście
macie jakby fajny pomysł, że uzupełniacie czyjś zapas, ta osoba się nie musi martwić o to, że rzeczywiście musi sobie kupić kolejne opakowanie kremu, bo już je znajdzie pod choinką. Tutaj jeżeli nie macie wiedzy na temat doboru właściwych kosmetyków, możecie zapytać się pani w Sephorze, w Douglasie, jakichś speców od pielęgnacji, poczytać o tym w internecie, tak więc tego jest naprawdę sporo. Nie musicie być od razu dermatologami, aczkolwiek wiadomo, zawsze lepiej jest, jeżeli dermatolog wam dobiera krem, natomiast jeżeli ktoś jest posiadaczem cery normalnej, gdzie każdy krem zadziała, no to myślę, że tutaj właśnie taki zestaw kosmetyczny będzie doskonałym, ale to naprawdę doskonałym pomysłem na prezent. I tutaj też plus, jeżeli wybierzecie się do Sephory, czy do Douglasa, lub też do Notino, czy innej takiej perfumerii, no to ten prezent będzie również od razu spakowany, tak więc to uważam za ogromny plus, z tego względu, że gdzieś nie będziecie się musieli w tym zabieganiu martwić o to, żeby ten prezent ładnie spakować, bo on po prostu już będzie pięknie, elegancko zapakowany. Taka moja mała przestroga, nie kupujcie nigdy kart podarunkowych. Karty podarunkowe to jest fajny prezent, jeżeli musimy kupić na urodziny coś znajomemu, którego znamy od krótszego czasu i nie wiemy absolutnie, co by mu się spodobało. Niezależnie od tego, jak wasz czas jest ograniczony, to warto w święta pokazać, że rzeczywiście wam zależy i podanie takiego naprawdę wyjątkowego prezentu, prezentu, który rzeczywiście będzie od serca, nad którym pomyśleliście, a nawet kupiliście go na szybko, ale jednak jest to jakaś rzecz, a nie karta podarunkowa, bo tak naprawdę karta podarunkowa to nic innego, jakbyście po prostu dali komuś pieniądze w kopercie i powiedzieli: kup sobie co chcesz. Tak więc jest to swego rodzaju jakimś nietaktem, a co więcej, myślę, że jest to mało szczerym prezentem i takim dość olewczym, a wiadomo, nie o to chodzi w święta, chodzi o to, żeby rzeczywiście się zbliżyć, żeby rzeczywiście pokazać, że nam zależy, że ktoś jest dla nas ważny, tak więc pamiętajcie, karty podarunkowe zostawcie sobie dla bliskich przyjaciół, a nawet dla bliskich przyjaciół lepiej nie, dla jakichś tam dalszych znajomych rzeczywiście wtedy kupcie taką kartę podarunkową, natomiast jeżeli mówimy o świętach, to myślę, że karta podarunkowa pod choinkę będzie jednym z najgorszych możliwych prezentów, dlatego przed tym was przestrzegam i tak naprawdę to by było tyle, jeżeli chodzi o moje propozycje na taki prezent doskonały. Ja wiem, że czasami były to takie oczywiste propozycje, ale po prostu czasami w tym ferworze świątecznych przygotowań, jeszcze dodatkowej pracy gdzieś się zagubimy i czasami taki materiał, który nam po prostu coś podpowie, będzie doskonałym rozwiązaniem. Tak więc ja oczywiście wam dziękuję, że byliście ze mną. Jeżeli szukacie zapachów, to odsyłam was do mojego poprzedniego materiału. Tam znajdziecie o nich praktycznie wszystko. Ja oczywiście na sam koniec zapraszam was na mój blog, gdzie znajdziecie o wiele więcej ciekawych artykułów, nie tylko o prezentach, ale i o szeroko pojętym męskim stylu, a także o perfumach. Zachęcam was również do zajrzenia na mój Instagram, gdzie często pojawiają się relacje z różnych ciekawych wydarzeń, a także kody rabatowe do różnych marek, tak więc jeżeli chcecie coś kupić taniej, to oczywiście tam znajdziecie na to odpowiedź. Ja oczywiście zachęcam was na sam koniec, jak zawsze, do subskrybowania, lajkowania, komentowania, a także do naciśnięcia dzwoneczka. Was to nic nie kosztuje, a mi pokazuje to, że moja twórczość rzeczywiście zmierza w dobrym kierunku i chce mi się bardziej nagrywać kolejne filmy. Tak więc jeżeli możesz, zrób to właśnie teraz. Ja oczywiście gorąco się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmie. No i oczywiście wesołych świąt!